Masz, szybko bierz! Dobrze, rozciągnięty, fajnie. Owsa, wielki wóz! Poszyłeś! Dobrze, naprawdę dobrze. Siemaneczko, witamy wszystkich w naszej kuchni i witamy w wielkim półfinale programu Master Geek. Już nie wiem, który to jest sezon. Bardzo duży, bardzo duża liczba. No, witamy w 8 sezonie programu Master Geek. Półfinał, panowie wielki. I naszym zadaniem jest dzisiaj zrobić pizzę neapolitańską, która będzie smakować... To musi być neapolitańska? Kto jest sędzią? Czy po prostu już nie musi pizzę? Wam smakować, nie musi mi smakować. Ale ja też to ja jest nie swoja? Chcę oceniać. Tak, testować. Jest to za bardzo, wiecie, jednak kontrowersyjne i pachnie szwindlem, więc oddaję ocenę w inne ręce całkowicie. Dobra, ja mam pytanie. Co definiuje pizzę jako neapolitańską? Tak, byś mi wytłumaczył, bo ja jestem zielony w chuj. Ja jestem człowieku dosłownie taki w temacie. Tak, jak gdzieś taki jestem. Stoją pojemniczki, myślę, że tutaj bazą najważniejszą jest właśnie ciasto, które pięknie nam wyrośnie w fajnych piecach, mamy fajne piece. Czyli już ciasto jest ważne. Przedstawimy piece, jakie mamy. Czy to jest pierwszy warunek? Trzeba kupić specjalne ciasto do pizzy neapolitańskiej i trzeba mieć specjalny piec, który grzeje do temperatury 500 stopni, no, tak? Bo fajnie, jak te 400 już jest. Bo dlaczego? Nie bo musi wtedy być pizza 500, krótko jest w środku. 3-5 minut, tak? Pizzy. Tak. Jak jest ten kamień też nagrzany do odpowiedniej temperatury, ponad 300 stopni od góry, też więcej może być stopni. No i ona, wiesz, dochodzi ci w 70 sekund w takim piecu. Czyli nie każdy w domu zrobi nie każdy, taką pizzę, bo ty masz specjalny piec. Ja nie zrobię takiej jak pizzy. Próbowałem w piekarniku, też fajnie wyrasta, ale już inaczej, inny jest charakter już tego ciasta przypieczonego, wyrośniętego, no i kilka minut rośnie. Na przykład jak rozżarzyłem do 270, no to i tak nie daje rady, tak jak prawdziwą, powiedzmy. Tak. Tu mamy ściągawkę. Przeczytaj owce nazwę pizzy bez O. Bez O? Napletana. Natomiast to jest Blue Pill. To jest Blue Pill, że tutaj jest przygotowany odcinek i że to jest Master Geek. A teraz szybko wam powiem, jaki jest Red Pill tej historii. Red Pill jest taki, że mamy... Zobaczcie, że każdy ma po dwa ciasta. No bo jedno ciasto musi pójść do testu dla całej firmy. Z lewej stoi jakiś Red Pill. Ale jest jeszcze drugie ciasto. Duży Red Pill. I generalnie cały odcinek został stworzony tak po prostu 100% egoizmu pod Robura. Po prostu to jest jego śniadanie. On planował już 2 tygodnie temu swoje czwartkowe dzisiejsze śniadanie. Jak mogę planować 2 tygodnie przed śniadanie? No nie jest do zaplanowania. Wydaje mi się, że to jest to jest niesamowite, że... No nie możesz zaplanować, no nie wiesz, co za 2 tygodnie zjesz na kolację. No mi się wydaje, że ty wiesz właśnie. Jeszcze teraz podcinasz lekko i wydaje mi się, że tak myślami daleko biegniesz. Naprawdę, tak myślami daleko biegniesz w swojej głowie, że planujesz śniadanie za 2 tygodnie. Tu odcinek kuchnia, dobra, tu chłopaki mi ogarną piec. Ale dobra, ja im powiem jak ten i będziemy ten, i zjedzę śniadanko. Patrzcie, co jest profesjonalny, nie? No, przekonujesz mnie powoli. To jest na muchy jakby dookoła pieca latały? No. Zajebiście, jeszcze dobrze, żadnej firmie nie widziałem. Żeby powietrze, wiesz, przepuściło. A jeszcze jakby ktoś chciał mi zjeść pizzę, to... Tym bardziej, że my nie mamy z tobą szans. To by musiał się wydarzyć jakiś cud, żebyśmy zrobili lepszą pizzę niż ty, bo masz większe doświadczenie i się interesujesz tym. Bo ty robisz regularnie te pizze, no byłem u siebie, wiem co mówię. Twoja pizza z gruszką, nie ma takiej pizzy, nawet jak chodzę do jakichś knajp ocenianych 25 tysięcy ocen, średnia ocen 4,7 gdzieś tam przy centrum Kopernika, ja wchodzę i tam jest gorsza pizza niż u ciebie na chacie, słowo honoru. Ja wierzę w to, no. Dziękuję. Więc nie mamy szans. Nie mamy szans. Macie szans. No jak? No nie ma szans. To jest tak, jakbyś teraz miał karne, wiesz, no nie wiem, karne z Lewandowskim wygrać. Myślę, że fajnie wam wyjdzie, jak rozciągniecie ciasto, składniczki jakieś. Też nie wiem jeszcze, jakie składniki tutaj też użyć. Pomocne. No dobra. Takie ogólne założenia mamy, jak pizza. No i panowie, fajne składniki mamy, dobre, fajne pomidory, mozzarellę prawdziwą. No nie jedną i nawet. Jeszcze różne dodatki. Ty, ale musisz zjeść, dawaj. Jak nie zrobimy tego ciasta, ładnie jak pachnie. Ono tam nie wyrośnie,
Oby się nie swajczyło. Tak będzie. Taka podpowiedź dla mnie. Ej, o, dla mnie, dla was i dla mnie też. Ale jak to jest, że ty masz taką dużą tacę, a my mamy takie tacuszki? Właśnie jak ja mam. Ja mogę moją oddać. To tylko do krojenia składników. To totalnie przypadkiem się tak stało, nie? A na stole będziemy robić. A tak to? A no to git. A na stole robimy. Nie, no to git. Mamy tutaj. Na stole, tak? Semolinę. Z twardej pszenicy jest taka mąka. Czym jest semolina właśnie? I ona jest no z twardej pszenicy. Bo ja kojarzę, że semolina też piszą na kaszy. I do rozciągania, no ułatwia ci rozciąganie ciasta. No tak, ale wyciągasz czym jest ciasto na to. Co to jest semolina? Bo kasza manna też jest twarda semolina. Pszenica. To aha, dobra, no. Okej. Okay. No, to okay. Ode mnie taka podpowiedź. A jak nie spalić? My chociaż tutaj jakby rywalizujemy, kolor, tak? Ty. No. No tak. Ale sobie wysypujecie. A to trochę. Dużo nie stracisz, jak nam wszystko powiesz. Ciasto na ale to. Ale generalnie ty to jesteś taki głodny, ja to widzę, kurwa, ty jesteś tak wygłodniały. Czekaj, ja pierdolę, człowieku, musisz być głodny. Dawaj, robimy. Ty, ja jadłem śniadanko. Głodnemu ja jadłem myśli. Śniadanko, ale widzę, że jesteś strasznie głodny, musimy robić a te pizze. Na czupącz, jadłeś to coś? Pite, spokojnie. Jadłem, no, to za jedno. Zabiłem głód chwilowy. Ja jestem nacho też, Robu, wpierdolimy się konkretnie. Coś powiedziałeś, Robu, o spaleniu pizzy, to my już nie mamy wpływu na to, żeby się nie spaliła, czy mamy? No masz wpływ, jak? No. Zrobię, ale tu nie, nie chcę ci zdradzać za dużo, bo... Ej, no, zostawiam, żeby bo konkurujemy, tak? Okay. Jeszcze ja. A jeszcze ty, no teraz właśnie. Teraz to na to. No właśnie nie wiem, kiedy jakby tutaj moje wskazówki się kończą. To ja a ty robisz dwie na raz? Bo rywalizujemy, tak? Nie, najpierw dwie? Jedną wrzucam. Aha, różne są techniki, panowie, różne testuję. Jeszcze ciasto jest troszkę chłodne, czuję, że nie rozciąga się tak. A to musi być ciepłe, tak? Ty, on wykonuje jakieś ruchy, nie widzimy tego. Kurwa! Nie widzimy tego, co on robi. Delikatnie rozciągam. Patrz, ja też. W miarę mi to wychodzi. A, rozciągnie się. A nie robi się tak jak w filmach, że tak wiesz? To tak to nie umiem. Ale możesz. Było jeszcze zimniutkie są. Myślisz, że mogę? Nie idzie tak to spróbuję. Ale fajna ja jest. Ja umiem saker. Przez chwilę. Patrz. Bardzo fajna patrz. Jest. Patrz. Jak chcecie zjeść taką zdrowszą pizzę, nie? Nie chce patrzysz. Się, nie, bo się po prostu będzie miała spojrzę, mniej kalorii, no. Nie, Robur? W szczególności na przykład palce, jakaś marinara, na nie? Pięści. Gdzie tam jest no tylko sos pomidorowy, jakieś oregano. Patrz. A nadal jest fajne takie doświadczenie z jedzenia tej pizzy. Masz gorzej ode mnie. Tak, tak. No jak? Dobrze, rozciągnięte fajnie. Jak robiłeś te końce, słyszysz? O tak? Zobacz, weź luknij na chwilę. On tak robił, zobacz. Trochę dziwnie to robiłem. O tak, wypłaszczasz czy jak? Takiej techniki na pewno nie ma, bo łapałem tak dosłownie i rozciągałem. O tak tu, zobacz. Ty, wybuch mi pęcherz. Na plec? No. Naprawdę myślałem, że mam to w sobie, no kurde, co będę ściemniał, nie mam. Jednak to nie gen, co? Jednak nie mam. Jednak to kurwa nie gen. I co dalej teraz, zobacz. TNT. Dorać Robur, jak mam tak. Dalej ją podnosić i wydłużać? Rozciągaj, no. Rozciągaj. O, ty już masz, ej, wy macie te łopaty? Ale fajnie, czegoś się nauczymy dzisiaj. Już mózg tutaj pracuje trochę, w innych płaszczyznach. Ty te pomidory całe wyjebałeś? Czy ty masz sos? To całe pomidory, no. Okej. Okay. Już myślałem, że to jest jedno. Wziąłem pół, żeby dla ciebie. Ty będą trzy takie no, same pizze. Nie, nie no, ja chcę zrobić po prostu dobrą, bo nie jadłem. Nic. Ale pamiętajmy, że na przykład chłopaki na magazynie bardziej mogą faworyzować jakąś hamóweczkę. Prawda? To się hamówki nie da zrobić za bardzo. Nie no, ale możesz rzucić, wiesz, ser. A no to tak, dużo to sera. Ja biorę ten. Nie ma na przykład Robur nie lubi tak dużo sera dawać. Ja no, też nie by, dziwne, ja też dziwne. Wolę ja bez. Lubię. Nawet same pomidory, no. Bazylia. Przeleję trochę koni, bo cała dość obciało. No zobacz, Robur, to jest w porządku już? Czy jeszcze większą? Jeszcze większą, no. Ale to mam podnosić i cały czas ją rozciągać? No możesz tak na kostkach rozciągnąć, tak? Na pięści ją. O. Albo na jednej i robić tak. I brzegi bardziej rozciągaj, żeby ci nie pękła na środku. No właśnie, właśnie. Ale brzegi to już na dole, o tak, nie? I tu brzegi rozciągasz. O tak, prawda? No, albo tak takimi rozciągającymi. O tak? No może być i taka technika. Chciałbym zobaczyć też twoją technikę. No nie wiem, ale to tak instynktownie. Instynktownie zrób, no. Jestem amatorem. Macie? Amator, to zrobię. Macie fajną wędlinkę jak coś, wieprzową. Konguja.
Ja kurczę, jakoś tak tej wieprzowiny. Powiem ci, że też nie przypadam, więc. Ja z salami. Nic nie dodaję. Chyba to, nie? To dobry robór, nie? Może fajnie się komponować, no. Wasabi, ciężko, mimolety. Gdzie ta najlepsza mozzarella na świecie? I co, i to już, ale to też będę kładł dopiero kiedy? Ja bym chciał spróbować. A, dobra, że teraz. Będę skontrolować. A to ty już? Nie, teraz wylewam składniki i. Ej, psikusa robimy? Wpierdolimy. Chili. Weź jego ciasto do siebie, a swoje daj jemu. Ale mi szkoda. Że w te fałdy tutaj mo... Jak to drugi raz pójdę, to temperatura. Trochę może nawet za duża, ale... Fajne, dobra. Fajne, że takie możliwości mamy. Temperaturowe. Chcesz mozzarelli spróbować? Nie jadłeś takie, obiecuję ci. Mogę, Michał, saker pieczarki? No. Łapiesz? Tak. Lewą ręką, patrz. Nie. A jestem praworęczny. Szacun? Szacun. Ten nasz, tą tackę. Daj tej najlepszej mozzarelli. Zaufam ci. Nie. Kurwa, ale napletana, człowieku. Gdzie jest ta mozzarella jeszcze? A ty masz taką? Ogarnąłem samo. Co to za wędlina? Nie widziałem jej. A to ja wezmę do siebie. To uformowałem. To jest anduja. Taka pikantna. To jest pikantne? Nie, nie, nie. To co Pączu teraz robi. Super pachnie. To na razie podstawa. To ja idę wrzucać do pieca. Ale to wygląda saker. Zobaczymy. A ta druga łopatka, mała. Mała łopatka tutaj. Ja idę po złoto. Drodzy widzowie. Odcinek powstał we współpracy z firmą Koller, która wysłała nam właśnie te piece, które umożliwiają stworzenie takiej fajnej pizzy. One nagrzewają się w około 10 minut do 400 stopni. U nas chyba nawet było ponad. Bardzo mi na tym zależało właśnie, żeby taką temperaturę osiągnąć i żeby też to było właśnie na kamieniu pieczone. Bo bez tego to nie wyobrażam sobie zrobić pizzę neapolitańską. Kamień jest wykonany z kordierytu. Piec ma jeszcze składane nogi, co umożliwia nam łatwy transport. Wnętrze pieca jest wykonane ze stali nierdzewnej i też mamy tutaj fajny regulator, który umożliwia ustawienie odpowiedniej temperatury, żeby nie za wysoka, żeby nam się pizka nie swajczyła. To wtedy obniżamy. Mozzarella, mozzarella. Ale brzegi ładnie, popatrz! Ja też tam. Ty już masz latę, Saker, ty już latę, szybko! Masz, szybko, bierz, szybko, bierz! Jak to ten? Jak to widzisz? A, dobra, po prostu trzeba. O kurwa, normalnie by ogień był na cieście, ty. To chyba będzie ta moja przypalona. Ty, normalnie kurwa ten, zapaliło się ciasto. A myślisz, że już? To już wiemy, że za głęboko nie można. Przytułbym do opieki. Ale to wygląda, robór. Dobra. Co drugą robimy? Fajnie, że jest moc, co nie? Jest moc pieca. To się nożyczkami kroi? No ogólnie na politocku, to. Czyli co, to jest Rosyn. Moja konkursowa. To jest na razie dla was. Nie, pierwsze są dla was. No bo żebyście się nauczyli, jak się w piecu obraca i tak dalej. I potem druga jest konkursowa. A jak dobrze zrobię w piecu? No to i tak będziesz musiał powtórzyć, bo każdy robi z was dwie. Kurde. A tak się starałem, żeby to była ta właśnie. Idę robić w takim razie, to już nie kończę, nie zależy. To można wpierdalać. Tak, to jest dla was. To ja ją jadę, kurwa, bo dobra, dobrze wygląda. Ja to w ogóle bym tą dał do oceny, ty. 30 sekund, tak? Tutaj, o. Tak, na środek? No. No. Jest moc pieca, powiem ci, że... No jak widać, moja się paliła, co nie? Mhm. Robór, a liście się wrzuca już po dopiero, nie? Tak, prawda? Chyba tak. Liście spłoną, nie? Miałem też w socie, ale później na wierzch świeże trzeba. Musisz ją obrócić, bo piec grzeje od tyłu. Ja od tyłu może się jarać, nie? No. To wygląda ile? 30 sekund? Mówicie? No tak wiesz, trzeba patrzeć, no ale tak już w ogóle nie wsadzaj. I szybko wyjmij. Tylko szybko odejmij. Co? Samo pizzę. I teraz opalić się pizza cała. Kurwa. O kurwa, wyjdź. Weź tą mniejszą, weź tą mniejszą. Ha, ha!
chce, to jest się uspokoi. Tylko bur. Mąka może. Dobre? Dobre. Mi się dobrze świeże. Dmuch mi tam, żeby się nie paliło. Tak, ja się nie pali się. Ale zajebiście mi smakuje. Tyrobór, moja jest dobra w chuj. Moja też, kurwa. Składniki same za ciebie to robią. Zobacz, jaka ładna wyszła w ogóle. No w chuj ładna, kurde. Dobra, i zaraz będziemy wyjmować już na właściwą wariatkę, tak? Firmy Kole! Ja pierdolę, ale pyszne, serio. Nie wiem, że ja to zrobiłem. Kurwa. Uwaga, bo gorące. Taka pizzerika z syrami. Fajnie. Ciekawe, jak będzie smakować. No ciasto pyszne, nie? Ty, moja 10 na 10, przysięgam. Dla mnie. Po prostu robię drugi raz to samo. No fajnie, fajny odcinek zorganizował, bo czegoś człowiek tutaj zawsze główka popracuje, a nigdy bym na własną rękę czegoś takiego nie zorganizował. To wam obiecuję, że trochę inne mam zainteresowanie, ale bardzo fajnie. To wygląda, póki się nie spaliło. Pali się. Dobra, już gitas. Kurwa, przyjadałem. Jakoś przyjadało, ale... Dobra. O kurwa. Mamy to na kamerze. O kurwa. Na kamerze. Ale to taka właśnie miała być pizza. To jest krater! Ale poczekajcie, zanim jeszcze nie spróbowaliście, no. Poczekajcie. Taka marinara trochę. Bo dobra. Chodziło o to, żeby ta baza tutaj, żeby naśmiało to ciasto. I teraz... I teraz będzie, no zobaczcie, to same węgle, no. Owca, wielki wóz stworzyłeś z mozzarelli. No jest wielki wóz. Kurwa, ale heca. Co on zrobił? Podnieciłem się. Nie, bo się zaczęła palić, no właśnie widzisz, kurwa, za ja bardzo, zawsze, się, ja mam zawsze tak, paliły. że jeszcze kurwa bardziej, jeszcze. Ale nasze też się paliły. No wiem. Jak donut w smaku? Do poprawy, dobrze, że nie poszło. Za ostre, wiesz, muszę trochę tylko tego dać, trochę dam tylko, pokropię tym ostrym mięsem, ale dam tamto. Ty, ale sobie kurwa, to ciasto to jest w ogóle ten pies, że ty masz. To faktycznie nie jest takie trudne. No ja też to powiem, ale nie, ja zrobiłem wiesz o co chodzi, jak Artur no, kurwa prawie, nie? Że kupujesz to ciasto, masz. Ja uwielbiam pieczywo, a to jest coś niesamowitego, jak to smakuje. No. Jak to szybko się robi. No. Kurwa, genialne, serio. Widziałem jak robiłeś to u siebie, ale dopiero jak sam to zrobiłem, wiadomo ona upadła, ale zajebiście mi to smakowało i tak, nawet jak to upadło. Tam straciło to trochę składników, ale to ciasto, ty, to jest łatwo zrobić. Takie ciasto kupujesz, inwestycja w ten piec, pięć minut. Wiem, że to mówiłeś, ale jak dopiero to poczułem, to tutaj zaczęliśmy rozkminiać z chłopakami, czy nie zainwestować sobie w taki piec, ty. No dobra, panowie, to teraz robimy pizzkę, która trafi do sędziów. Szkoda, zjadłem drugą. Rozkminiam, czy nie zgoda, no. Czy się nie poddać i po prostu zjeść. To przegraj. Ty przegrać. Przegrać ja i zjeść swoją pizzę, ty. Saker, to ty przegraj, dobra? To ja później dobra. Też przegram. Dobra. No to jesteśmy umówieni. I tak Robur wygra, prawdopodobnie, więc... Tak. Nie lepiej się najeść? My wszyscy jedzmy, dobra? Tylko, że ja ostatni będę w kolejce. Wy pierwsi przegrajcie. Bo to nieprawdopodobne rzeczy się dzieją. Zagrzała troszkę. Ale zapach tego, jaki to. Ja mam ochotę to opierdolić teraz surowe to. To jest tak ładnie pachnie. Pyk. Teraz tak jakbym w domu był, powiedzmy. Tak staram się szybciej do tego podejść. Cantare. Ja jeszcze tu wrócę, żeby dodać składniki. Mam nadzieję, że to zrobi moją bazę. Widzę, że chłopaki z tego nie korzystają. Zobaczymy, czy wyróżni, czy jury wyłapie. No tak mam patrz, czy ta. Ja też pokażę. O człowiek, katastrofa. Parmigiano di Cantare. Myśli pan, no. Robur już spalił swoją. Już mamy jednego zawodnika mniej. Kurwa, moja już przegrała. Dobrze. No.
A co się stało? Chcecie? Na ja na tym, się. Ale tak, będę już poprosił. Będę już prosił. Nie chciałem nic jechać. Mniej muszę dać tego. Co byście zrobili? Test siły odśrodkowej. I robię, wiesz... I ta mozzarella ze środka zostaje i pizza też. Myślałem, że teraz mały wóz byś stworzył. Próbujemy? No, mały wóz, gdzieś tu. Można wjeżdżać? Tak. Szybaj się. Dobra, już poznałem, jak z tym piecem się posługiwać, ale obdrapiemy tu. Nie kapnę się, o co chodzi. Tak, trzeba delikatnie, nie wsadzać za głęboko lub nie nagrzewać tak mocno. Ty, ale fajnie wygląda. Dziabnąłbym. Trochę ty, jak z etykiety wygląda. Ty, jak z etykiety, ale wiesz, jak w iCopie. Słyszysz? iCop ma takie piękne karty. I cały piec płonie. No nie, cały piec płonie. Jest afera. Ale uratowałem, ty. Ja myślałem, że u mnie jest chujnia, a tu się serio cały piec pali. Łączek poprzejmy. Przejebany, zesraliśmy mu dwa piece, człowieku. Kurwa, no mam nadzieję, że docenią. No, dam im oliwę jeszcze, bo ja mam bez sosu, dam im oliwę. No z tego smaku tragedia. Powinno trochę. Miałem taką idealną, a do oceny idzie kurwa taki kasztan. No dobrą miałeś, tamta była do wygrania. Tamta była petarda. No ale Rabur wygra oczywiście. Kurwa! Ale nie ty, ale nie jest... Jest jeszcze, teraz pytanie, czy jeszcze zachłannie iść, nie? I jeszcze ją tutaj trochę wywindować, takiego ponczusia zrobić. Dobra, no ryzyk fizyk, nie? Czy odpuścić? Nie potrafię nigdy tak powiedzieć sobie dość. Ale moja, jak się otworzy umysł, to spoko ogólnie. To nie jest po prostu zwykła pizza, nie? Ale wiesz o co chodzi? Taki kurwa lawasz zmiksowany z, nie wiem... No nie wiem, trzeba otworzyć... Bardzo szeroko trzeba głowę otworzyć i... Można coś w tym ładnego zobaczyć. Słuchaj, zawsze możesz ugrać punkty jakimś ładną prezentacją, tak? No właśnie będziesz myślę. Będziesz opowiadał pięknie, powiedz, że to jest jakaś nowoczesna forma pizzy. Dzwonnik z Notre Dame. Coś w tym stylu. Jakoś może to pójdzie. Budowa. Coś. Dobra. Kiedy powiem sobie dość, a ja wiem, że ciasto spłonęło. Kiedy powiem sobie dość, teraz. I co, ty idziesz na górę? Idę na górę od razu z tym. Pokaż. Jeżeli już jesteś gotowy, mam szansę, no bo jeszcze się cofną do góry. Bardzo ładnie. Robór. To, zobacz. Fajna. Weź coś powiedz, tak jak no ja weź mnie pochwal jak ojciec, kurwa. Fajnie ciasto wyrosło, oby nie było surowe. No. Co, tylko to powiedz, że fajnie? To jest egoista jebany, zostaw go. Fajnie, fajnie. Jedynak, zostaw go. Teraz tak, po prostu wam to położę tutaj. Podzielcie się. Mozzarella, bardzo subtelny sosik. No jestem ciekawy, czy wam podpasuje. To jest taka moja specjalność, tak mi się wydaje. W tym sosie, nie to co myślicie. Dobra, nie ma co komplikować. Jeszcze. A z czego jest ten sos, skoro on jest taki dobry? Nie, sos jest na bazie klasyczny sos pomidorowy. Specjalność to zioła użyte w tym sosie. Jestem ciekawy właśnie, czy wam to podpasuje, czy to wyłapiecie. Pizza dobrze się robi. I specjalnie chciałem, żeby ten placek był grubszy. Ja uwielbiam coś takiego, nie wiem czy wam podpasuje. No powiem ci tak, Robur. Przystrojenie 10 na 10. Ciasto jest zajebiste, bo jest słone. Mocne jest, no. Jest taka jałuba. Puszyste. No. Co to sam robiłeś? No. Nie powiedziałbym, że to w ogóle była pizza. Ogólnie był to donut z serem. Nie, serio, teraz mi się... bo wiem, że nie wierzysz, bo widziałeś moją pierwszą pizzę. Ty, ale wyczułem piec. Wyczułem piec, bo trzeba kuwa bliżej. Bliżej. Otworu trzeba ją robić, a my za głęboko wsadzaliśmy przy pierwszych pizzach. Ogólnie to jest za dobre, jak mam być szczery. Jakie są po prostu kurwa za dobre. Najsmaczniejsze moim zdaniem ciasto, fajniej tutaj były dopieczone, przynajmniej nie było tak zasolone. Posmakowała mi w sumie, nie było tam mięsa, ale była git. My wychodzimy, ja wychodzę. Z siebie powiem, że była dopierdolona, nie?
Jak poszło? Dobrze, nie, jestem dumny z tej pizzy. Jedyny minus to, że sam bym ją opierdolił. Naprawdę, tak dobrze mi wyszła. Trzeba bliżej tego pieca działać, bliżej tego otwora. Nie, bliżej wyjścia. Wejścia, bliżej wejścia do pieca. Jesteś bliżej, tak, i tam sobie obracasz, patrzysz, a jak dajesz za głęboko, tracisz kontrolę. Nagle ona się pali i nie zdążysz jej wyjąć. Panowie. Ta pizza nazywa się Dzwonik z Notre Dame i pamiętajcie, że piękno jest wewnątrz. To jest oryginalne takie pepperoni włoskie w chuj. Terek jest najlepszą mozzarellą według tutaj szefa. Nie rukolka, tylko jak mówiłeś? To jest roszponka. Roszponki troszkę i sos pomidorowy jest pomieszany z cebulą i z czosnkiem. I trochę papryki. Można tak, nie? Jak zwierzę. Chyba się to piekło. Jest... strasznie słona chyba, nie? No jeszcze większe gówno, tak w skrócie. Tam były jakieś zioła. Problemem było to, że pan Michał Sakowski dodał jakieś salami czy kiełbasę, nie ma pojęcia, ale przez to było to tak słone, jakby mi ktoś otworzył mordę na siłę i sól drogową. Po prostu łopatą ładował. Nie wiem, nie czułem, żeby coś było słone. Słona. Słona, nie? Słona w chuj. No kurwa, jest słona wieliczka, nie? Z czego jest słone? Chyba od wędliny. No nie, bo chyba jest żaden kawałek bez wędliny i to samo. Ktoś się sypnęło. Ale fajnie, no. Ale ogólnie zjadłem coś takiego też. Podobała mi się prezentacja, generalnie fajnie to było tak rozłożone w kształcie tej deski. Ze smakiem było gorzej, bo też było właśnie troszkę zasłone. Ten kurwa dzwonnik był lekko przesiąknięty, przespolniony, może nie. Może lepiej zostań przy ciężarach, nie przygotowaniu. Nie no, była mega słona, ale w sumie to nie przeszkadzało chyba jakoś. W sensie chciało się kaszleć przez chwilę, ale trochę mnie wykrzywiło. Poprzednia pizza była tragiczna, ta jest jeszcze gorsza. Tak. Ja bym powiedział, że tamta była dojebana, a ta jest bardzo ciasto dobra. Ciasto nie wyciąga? Jak uważasz, jak ci poszło? Bardzo słabo. Chłopaki mówią, że jest bardzo słona i zaczynam rozkminiać, czy ktoś mi soli nie dojebał. Na przykład pączek czy coś. Okej, okay, no właśnie też się zastanawiałem nad tym, jak to może być słone, jak tam nic nie było słonego. Dokładnie te same składniki, co w tej, którą jedliśmy. A ty sos robiłeś od nowa? Ten sam. A, no to nie ma. Więc wszystko jest tak samo. Okay, dosłownie wszystko jest tak samo. Więc albo mi ktoś dosypał soli, albo oni są jacyś wrażliwi, nie wiem. O, ta już jest pokroje, o. O, to wygląda, o, to będzie serwis, człowieku. Podobnie też mozzarella for di latte, wysokiej jakości, delikatna. A pomidory suszone? I prosciutto, crudo, ale bardzo mało wędlinki, żeby tutaj nie zaburzyć smaku tego. Jakby po prostu, żeby te pomidory nie zanikły, uważam, że są najważniejsze i ciasto. Suszone pomidory, nutka bazylii, bez kombinacji. Ta każda pizza jest inna. Owca miał samą mozzarellą, saker miał pepperoni. Odpierdolił dobrze, naprawdę odpierdolił dobrze. Pizza była zajebista, ale nadal gorsza niż to, co kupuję sobie na mrożono. Ta, znaczy ta jest chyba i tak najlepsza, ale... dekoracja. No, dekoracja pokrojona. Pokrojona, plusik. Piękna prezencja, tak, listki bazylii, troszkę mąką podsypane, smak świetny, no i przypominał od najbardziej taką pizzę neapolitańską. Robert zrobił najładniejszą pizzę, przygotował, pokroił, udekorował, była w porządku. No i jak po ocenach jury wstępnych? Myślę, że docenią tutaj, bo po prostu nie przykombinowałem. Fajne, proste, podstawowe składniki, które robią, dopełniają to ciasto i bardzo dobre pomidory. Czy jesteś zadowolony? Jestem zadowolony. Ile byś dał sobie? Dyszkę. Dyszkę. To tak, wersja mini, bo miałem małą łopatę. Tak sobie chciałem uformować, nie wiem, pizzerkę taką. Kiełbasa taka ostra, mielona, jakaś włoska, premium, nie pamiętam nazwy. Uwaga, bo to mozzarella. Samo. Co I szynka, no ta szynka co u sakera. I no co, bez sosu, więc jak komuś będzie sucho, to polecam oliwy. O, oliwka czosnkowa by się robiła. Upierdolony jak w TV-nie. Mimo, że była w teorii najgorsza, to najbardziej pasuje mi do sprzedaży gdziekolwiek i jakbym miał komuś z tych trzech najgorszych polecić cokolwiek, to może jakiś fan ostrego skusiłby się na pączka, więc czwóreczka. No i niestety był to jebany konton. Totalna klapa moim zdaniem. Nie chciałbym być niemiły dla pana prezesa. Co tam się odjebało? Bo jednak lubię tu być. Aczkolwiek... ale jest kurwa ostra i niedobra. To, że ostre, właśnie myślałem, że może być fan ostrego w ekipie u was. Nie siadło.
No nie. No jednak nie. No dobra, no to co, zaryzykowałem, no i straciłem, no czasem się przejebie ryzykując, no. Ale mogłoby to być w Lidlu jakiejś Biedronce sprzedawane, tak bym powiedział. Totalny gniot. Jedne co można było czuć to ciasto i to, że było ostre. Pizza pączka, no niestety, za pikantna. No nie zjadłem tego drugi raz, kurwa. Aha. No dobrze. Mhm. A bardziej w Biedronce czy w Lidlu? No pomyślałem o Biedronce, jak to zjadłem. Więc chyba w Biedronce. Bo Lidl jest chyba bardziej premium. A nie wiem tego. Okay. Ale wyobraziłem sobie, że wchodzę do Biedronki, patrzę na półki z bułkami i jest to i pasuje mi to. Ej, ale wierzę, jakbyście moją pierwszą jedli, żeby wam siadło fest, nie? Bo ta mi się zesrała, pół pizzy mi kurwa do pieca wpadło, człowieku. Ale nie wiem, czemu mówicie, że to jest słone, bo my jedliśmy... A ty dużo dałeś tej wędliny. One jest słone. Tyle samo co w pierwszej. No. I w ogóle nie miałem tak, że ja też wtedy nie czułem ani trochę zasłony. To co mówimy? Coś jest nie tak. A, kilka przekręceń. Dojebałeś mi, sorry. Sorry, no. I Radna Sedur widział ogólnie, ale nie powiedziałem. A owce? Ja mówiłem do kamery, że coś czuję, że ktoś mi soli dojebał. Ty kurwo jebany. A ciasto robiliście sami? Bo się boję teraz, czy do mojej nie ciasto jest kupne. Ciasto jest kupne. Dobra, czyli musimy oceny dać, tak? Od czwartego miejsca. Niestety. Ogólnie będzie ciężko od czwartego, bo pan prezes Pały Sikora jest jakoś na ósmym w naszym rankingu. Liczyłem na top 5. Czwóreczka. Pączek 2. Czwóreczka. Nie udało się. No i przechodzimy do podium. Miejsce trzecie należy do pana Michała Sakowskiego. Niestety wszyscy uzgodniliśmy, że ta pizza była po prostu na zasłona niestety. Trójeczkę da. Saker 6. Sakery po 6,5. I dalej może już Filip. No cóż, mój ranking trochę się różni od kolegów, więc... Brawo Filip. No byłeś u mnie na drugim miejscu. Więc może kontynuować. No serio. Ty umie Filip na pierwszym. Dzięki. No to pomijając Filipa, który teraz sprzedał Farmazona, bo jego ranking tak jest inny, no to ja, Kornel i Kuba uzgodniliśmy, że miejsce drugie zajmuje pan Michał Owca-Owczarzak. A drugie miejsce było spowodowane tylko tym w sumie, że była za mała ilość składników, a za dużo ciasta i ogólnie zrobiła się z tego trochę taka tłuska śląska z serem. Owca ocena 3. Owca 7. Prezencja u Sakera lepiej, smak u owcy. Miejsce drugie dla pana Owczarzaka. Czyli była kula z dziurą i to wszystko. I, no tak, i to, to drugie miejsce ma w tym odcinku? Tak. Ty, jaki poziom, co? Dla no mnie to jest plus, ale rozumiem, że dla was, że oczekiwaliście pizzy. Bardziej tak. Pizza, doświadczenie pizzy. Dokładnie, rozumiem. Nawet tytuł odcinka jest, że robimy pizzę. Właśnie, zostaliśmy zaproszeni na pizzę, dostaliśmy kluskę. No to się tutaj ocenić. Jedzenie taka zapiekanka nawet, ale jest była w porządku. Ciasto smaczne. Jest fino. W mojej głowie pizza neapolitańska to jest takie pieczywko. Po prostu, żebyście mnie zrozumieli. To jest takie zajebiste, świeże pieczywko. Zdrowe pieczywko, to jest moje. I być może to spowodowało, że dostaliście, może nie kluskę, bo kluska jest trochę obraźliwa, ale pieczywko. Po prostu dostaliście pieczywko... Bułkę. Bułeczkę, nie bułkę, bułeczkę świeżutką. Bułunię. No tak było. No i wszyscy, już chyba zgodnie wszyscy, że pierwsze miejsce zajął pan Robert Terminator Robur, mistrz łopaty i pieca, że chodzi. Niemożliwe. Robur dycha. Robur 10. Miejsce pierwsze wygrał Robur. Ale wiemy, że też jest to spodobane, że pan Robert ma, no nie oszukujmy się, chyba największe doświadczenie. Ma piec w domu. Ma piec w domu, ma ogromne doświadczenie, ale nie mogliśmy ująć umiejętności. Była, no, idealny rancik, płaska w środku, składniki nieprzesadzone, nie za mało, nie za dużo. Sposób podania już była pokrojona, nie musieliśmy się pierdolić z obrusem. To kto nie przechodzi do finału, panowie? No, pytanie, co z tym rankingiem Filipa? Co, że no, to jest tak, no, tu tak mamy wody, miejsce 8. Średnio, no. To niestety, ale... Ze średniej nie da rady. No dobra, odpadam. A właśnie, a dlaczego to ósme miejsce? Surowica była w środku. A ja powiedziałem, że po prostu był kondom, no i tyle. Okej, okej. To wszystko wiemy. Dziękujemy bardzo.